Witam Was w kolejnym odcinku Trainspottingu LHS od kuchni. Możecie zastanawiać się, gdzie jesteśmy i czy to przypadkiem jest tor LHS-u. Nie, to nie jest tor LHS-u, to jest tor normalny. Tor linii kolejowej numer 308 Mysłakowice-Kowary-Kamienna Góra, która nie jest używana od 1986 roku. A ta dziwna scenografia, w której się znajdujemy, to jest tunel kolejowy znajdujący się na Przełęczy Kowarskiej. Czwarty co do długości w Polsce, on ma 1025 metrów. Dla tych, którzy są ciekawi, to ten tunel wybudowano w 1905 roku. Linia była używana do roku 1986, potem zaprzestano na niej ruchu kolejowego. No i co? No i zaczęła się powolna degradacja. Pewną ciekawostką jest też to, że ta linia była kiedyś zaelektryfikowana, w sumie od początku. O, tu mamy nawet resztki takiej wieszaków do sieci trakcyjnej. Tu prawdopodobnie było jakieś urządzenie naprężające. I no, po wojnie, wskutek jakichś tam uregulowań prawnych z Rosją, tą sieć zwinięto i poszła ona do naszych wschodnich sąsiadów, do Związku Radzieckiego ówczesnego, do dzisiejszej Rosji. To jest jeden z ciekawszych tuneli kolejowych w Polsce, czwarty co do długości, chociaż no, nie będący w użyciu. On jest całkowicie prosty, z tym, że jest to tunel tak zwany szczytowy, czyli on pnie się w środku w górę, potem opada, dlatego z jednego końca nie widać drugiego końca tunelu. Ale zaręczam Wam, że gdybyście tam weszli i zrobili, nie wiem, ze 300 metrów, prawdopodobnie zaczęlibyście widzieć już światełko w tunelu. Tam na końcu, po stronie miejscowości Ogorzelec, on wychodzi na lekkim łuku, no ale nie zmienia to faktu, że on jest praktycznie na całej długości prosty. I na większości jego długości też leżą szyny. Bohaterem dzisiejszego odcinka będą buty. Ja obiecałem, że opowiem o tym parę słów więcej, dlatego że to jest taki element naszego ekwipunku, który wymaga szczególnego umówienia. Tak naprawdę, jeżeli robimy wyprawy takie jak ta, ja nie mówię o takim zwykłym przyjeżdżaniu na szlak, fotografowaniu, gdzie możemy sobie wysiąść w trampkach i następnie po prostu stoimy gdzieś obok toru, tylko o takich miejscach, które trzeba pokonywać nieraz na bardzo twardej podeszwie, przebijając się przez różne dziwne miejsca. I ten tunel jest tego doskonałym przykładem, dlatego że słuchajcie, tu nie ma takiego normalnego dojścia, nie ma ścieżki pod ten portal, nie ma ścieżki pod portal z drugiej strony. Generalnie najkrótsza ścieżka to jest chyba 1,5 km, żeby tutaj dojść. Można dojść na przykład, a potem się okazuje, że musicie zjechać z takiego nasypu, o, jaki ja mam tutaj. I tak się zaczęła moja przygoda tutaj. Oczywiście nie mówię, że zjechałem. Po prostu dotarłem w to miejsce i stwierdziłem, że muszę poszukać jakiegoś łagodniejszego zejścia. I takie zejścia są tutaj. Jak ktoś będzie ciekaw, to ja mogę napisać w komentarzach, jak się tutaj znaleźć. Ja zanim opowiem o butach. Jeżeli już wybieracie się w takie miejsce, pamiętajcie o odpowiednim ekwipunku. W tunelu jest zimno. Należy przede wszystkim mieć jakieś ciepłe ubranie. Po drugie latarkę, tak zwaną czołówkę z naładowanymi bateriami i koniecznie zapasowym kompletem, dlatego że czasem bierzecie taką czołówkę i Wam się wydaje, że jest naładowana. W środku tunelu czytałem historię, że zdarzało się, że komuś latarka zgasła. Ten tunel jest o tyle fajny, że no, w zasadzie można wyjść z niego, bo widać przynajmniej na środku oba końce. Więc to nie jest jakiś taki tunel położony na łuku, że trzeba brodzić po omacku. Jak ktoś ma naładowany telefon, to może wyjść przy świetle latarki z telefonu, ale generalnie nie radzę tego robić, bo to się może źle skończyć. Telefony się bardzo szybko rozładują, a w sytuacji, w której będziecie musieli wezwać pomoc, może się okazać, że nie będziecie mieli szans. To jest jeden z wiaduktów. Co ciekawe, ten wiadukt tak naprawdę nie prowadzi do niego żadna droga, to jest przejazd między dwoma polami i tyle, ułatwiający tutaj jeżdżenie rolnikom. Wracając do tematu butów, no może się zdarzyć, że właśnie będziecie musieli dojść w takie miejsce jak to. Ja nie mówię tylko o eksploracji kolejowej, czyli chodzeniu gdzieś po nieczynnych liniach, ale też może się okazać, że będziecie znali jakąś fantastyczną miejscówkę gdzieś na normalnej linii kolejowej. Natomiast nie będzie tam dojazdu albo dojścia bezpośrednio, trzeba będzie się przedzierać polami. I takie miejsca paradoksalnie są najlepsze na jakieś fotografowanie czy filmowanie. Ja serdecznie polecam odkrywanie tego. Natomiast no, wymaga to ekwipunku i wtedy te buty się przydają. To, co mogę Wam zarekomendować,
No, tu widać stary hektometr, słuchajcie. Przy okazji będę wam mówić trochę o tej linii, bo warto o niej parę słów mówić. 15 km mamy tutaj. Te hektometry są takie mega płaskie. To jest ciekawostka. No, z tej strony jest zamurowany. To jest hektometr znajdujący się koło wiaduktu tutaj tego betonowego. Jeżeli będziecie potrzebowali chodzić w terenie, to co mogę wam polecić po wielu latach doświadczeń. Dlatego, że te buty, które mam na sobie, ja mam od roku 2006, przeszły ze mną po LHS-ie nie raz i nie dwa. O, tu ciekawostka, barszcz sosnowskiego, roślina, której należy się wystrzegać, dlatego że dotknięcie, nie wiem, czy liści, czy kwiatostanów, nawet zbliżenie się do tej rośliny i, że tak powiem, wpadnięcie w jej opary może spowodować oparzenia, które się trudno goją. Nie radzę tego nikomu. No, ponieważ jesteśmy na pograniczu Rudaw Janowickich i Karkonoszy, no to jest to roślina tutaj, o właśnie, tu mamy kwiatostan. Roślina bardzo gęsto występująca. No i trzeba uważać, to szczególnie w takich dzikich miejscach. Tu, jak widzicie, zaczyna się tor linii 308 z powrotem. Ten tor jest o tyle ciekawy, że on nie biegnie w tunelu, biegnie na drewnianych podkładach, ale tu jest na podkładach, słuchajcie, metalowych. Z tego, co zobaczycie teraz na jednym zdjęciu, to jest zdjęcie zrobione pod Ogorzelcem, no to podkłady są rzeczywiście z początku wieku. Całkiem ciekawe rozwiązanie, wtedy tak budowano. No i cóż, wracając do tematu butów, jak będziecie się kręcili w tego typu miejscach, niezmiernie istotne jest to, aby te buty miały twardą podeszwę, były nieprzemakalne i przede wszystkim miały wysoką cholewkę. Dlaczego? Dlatego, że one usztywniają całą nogę w kostce i w ten sposób unikniecie jakichkolwiek zwichnięć, złamań, otarć i tak dalej. No, musicie wiedzieć, że dopasowanie się butów do właściciela może zająć chwileczkę, czyli na początku będzie to się wiązało z jakimś tam bólem, ale potem jak te buty się wyrobią, to nieraz to jest zakup na lata i ja radzę nie oszczędzać na tym, kupcie buty dobrej firmy, takie, które no nie rozpadną się po jakimś krótszym użytkowaniu. I te buty mogę śmiało polecić, ja nie wiem, czy one są w stałej sprzedaży. To są buty, które generalnie były zaprojektowane dla ludzi pracujących na spychaczach, na jakimś ciężkim sprzęcie górniczym czy budowlanym. One miały być odporne na olej i rzeczywiście są odporne na różne substancje. I mimo upływu czasu i tego, że ja zrobiłem na nich LHS praktycznie półtora raza, bo na pewno przeszły ze mną całe 400 km przy tagowaniu go na GPS-ie. Przeszły też kawałek, gdy robiłem zdjęcia do interaktywnego słupka. I na przykład ja w tych butach byłem wczoraj na Śnieżce, aczkolwiek nie polecam ich jako butów do spinaczki wysokogórskiej, dlatego że one mają za ciężkie podeszwy i możecie po prostu no, bardzo mocno zmęczyć nogi. Także wybierajcie coś, co będzie miało lekkie podeszwy, ale w miarę usztywnione, cholewkę, będzie nieprzemakalne. No i przede wszystkim będzie sprawdzony. Trzeba sobie poczytać opinie w internecie o danej firmie, no, żeby to miało sens. No i wychodzimy na taki piękny widok, proszę bardzo. To jest tak zwane Podgórze Kowarskie. Tutaj znajdują się po drugiej stronie akurat stolnie uranowe, były te kopalnie. Jakbyśmy poszli dalej tą linią, to doszlibyśmy do zakładów przeróbki albo też wzbogacenia uranu. Linia przechodzi ich środkiem. Nawiązując do linii numer 308, ta linia aż się prosi o zagospodarowanie jako walor turystyczny. Po pierwsze dlatego, że ona biegnie pięknymi serpentynami od Kowar. Tam wyjeżdżając ze stacji praktycznie zalicza się kilka serpentyn. Potem w Kowarach Średnich jest bardzo piękny taki malowniczy wiadukt betonowy, ceglany, nie wiem jak to nazwać. No i następną atrakcją za kolejną pętlą są właśnie te zakłady wzbogacania uranu. I można dojechać tutaj, przejeżdżając przez tunel do miejscowości Ogorzelec. Polecam taką wycieczkę każdemu. Bardzo fajne przeżycia, bardzo fajne, bardzo piękne widoki. Nie jest to też długa wycieczka, bo tutaj to jest tak naprawdę no, godzina, półtorej,
zabierzcie ze sobą sprzęt i naświeżcie oczy. Serdecznie Wam polecam. Słuchajcie, to tyle na zakończenie tego odcinka, dość nietypowego, sami przyznacie, z nietypowego miejsca, ale wartego uwagi. Tutaj jest w pobliżu wiele atrakcyjnych turystycznie miejsc i polecam Wam Kowary i Karpacz. W Karpaczu są na przykład świetne drezyny, można pojeździć po stacji. I do zobaczenia w następnym odcinku Trainspottingu LHS od kuchni, być może już z LHS-u, kto wie, być może z innego miejsca, to też może być dla Was niespodzianka. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć!